Cześć, witajcie! Tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek Piaskownicy z grą Mountain Blade Warband z zainstalowanym Floris Expanded Modpack. Odcinek 9, mamy już własne państwo, mamy już jeden zameczek. No i cóż, w poprzednim, bonusowym, 8 odcinku troszkę nam nie poszedł ten atak na Wygirów, także tym razem zdecydowanie lepiej się przygotowałem. Przedstawię wam sytuację, jaka aktualnie jest w Kalradii. Otóż, jeżeli chodzi o Królestwo Rodoków, no to bardzo ładnie sobie tutaj dają radę. Mają Jelkale, Velukę, Uxhall, Suno, Preven. W ogóle Swadianie są tak rozpieprzeni, że tutaj nie ma co mówić, że istnieje jeszcze państwo Swadian. Tutaj są całkowicie rozbici, widzicie te czerwone zameczki pojedyncze gdzieś tu ich. Udało im się też przejąć miasto Halmar, co ciekawe. Tutaj Saranidzi bardzo w ataku, Dirim, Nara i Hamur ich, Khergici również zepchnięci właściwie do jednego miasta i jednego zamku, z tego co widzę. Nic więcej nie posiadają, także są w jeszcze gorszej sytuacji niż Swadianie. Nordowie? Nordom zostały raz, dwa, trzy, cztery zamki, takich Wejgirowie tutaj miotą. Wejgirom idzie bardzo dobrze, nie dość, że są tutaj, to jeszcze na dodatek mają tutaj Jalen i zameczek też jeden. Także póki co, no cóż, Rodocy i Wejgirowie zdecydowanie dominują mapę. Do tego też Saranidzi bardzo ładnie sobie tutaj radzą. Jeżeli chodzi o sytuację naszego Gimperium, to nas tu nikt nie atakuje, ponieważ mamy 2200 żołnierzy w zamku, bo cały czas ich szkoliłem przez, no, sporo dni, które minęły od ostatniego odcinka. Gdzie tu jest mój lordzik? Tutaj jest mój lordzik, mam 255 żołnierzy przy sobie. Mamy naszą wyjebaną Matelt, która dostała wioskę. Dodatkowo, nie wiem, czy to było w poprzednim odcinku, przyjąłem też jeszcze jednego lorda, który się nazywa... Właśnie nie pamiętam, czy go wam pokazywałem. Tak czy siak on przybył do mojego zamku, że chce mi złożyć przysięgę i jest teraz sobie wyjebany Tulug. Ale niestety nie ma jeszcze żadnych len, bo nie mam jak mu czegokolwiek przydzielić. No i mamy Hindal, to jest jego tam żona chyba. Nie, siostra. To jest jego siostra. Także co, w tym momencie, jeżeli chodzi o sytuację w stosunkach między frakcjami, to Wejgirowie mają już wojnę z Khergitami i Rodokami. I jeżeli mają dwie wojny, ja wypowiem im trzecią, oni nie będą chcieli... nie będą w stanie skoordynować działań przeciwko mnie. Na dodatek, kiedy zaproponuję im pokój, od razu go przyjmą. Ponieważ, cóż, to jest komputer i on nie chce... Zresztą człowiek też by nie chciał prowadzić wojny więcej niż na dwóch frontach. Bo to jest po prostu głupota. To samo Saranidzi, bo Wejgirowie mają sojusz z Saranidami, więc dostanę automatycznie wojnę z Saranidami, kiedy wypowiem Wejgirom wojnę. Ale Saranidzi też mają już dwie wojny, więc propozycję pokoju jak najbardziej przyjmą. Także będzie to wyglądało tak, że szybko zbieramy wojska, robimy wypad. Przejmujemy zamek Alburg, zamek Jerbe, Werczek i wysyłamy propozycję pokoju, a Wejgirowie i Saranidzi to przyjmują. Sprawdziłem sobie już, że tak to będzie wyglądało i myślę, że teraz dosyć dobrze to pójdzie. Cóż, najpierw pogadam z Matelt. Aż się dobra muzyczka włączyła do tego. Bunduk, czy mogę do ciebie dołączyć? Ojej, nie mam miejsca. Nie mam miejsca u siebie w kompanii. Dobra, złapiemy tą Matelt, bo muszę nową kampanię wojskową rozpocząć. Tak, panie, chcę rozpocząć nową kampanię, tak? Teraz tamten Tulug na mnie, ze mną nie pojedzie, bo on jest na mnie obrażony. O, na minus 8 już spadły z nim stosunki, bo mu nie dałem żadnego lenna. Więc na razie sobie odłożę tych Nordów tutaj, których mam ze sobą. O, zgarnę jakiś tutaj przydopasów, którzy mi nie są potrzebni, na przykład, nie wiem, swadianckich piechurów wezmę. Troszeczkę, może troszkę oszczepników. Tych piechociarzy z 40. I mu dam tą armię. Będzie większa armia do oblężenia, plus stosunki mi z nim troszeczkę skoczą. Szukaj pewnej osoby. Tulug jest koło Mazen, czy tam Mazen. Mazen. Gdzie jest Mazen? Tutaj, w tą stronę. Jak mu damy to wojsko, to on już będzie za nami podążał. Bo na razie nie chcę. On sobie patroluje, bo wyjebany Tulug ma na nas... Wyjebane. Bo ma z nami ujemne stosunki. Ma minus 8. Teraz damy mu troszkę wojska, czyli damy mu tych Swadian tutaj. Którzy mi się automatycznie szkolą w zamku, ponieważ mam automatycznie kulturę swadiańską i nie mogę tego na razie zmienić. Będę musiał podbić miasto, żeby móc to zmienić. Dziękuję, o, już mamy na 61 stosunki, jest wdzięczny. I będzie na stówę za nami jechał. Prawda? No, rusz się. No już, towarzyszy The Grzywkers. Ja sobie zgarniam Nordów. Gdzie są I4 oraz I3 Nordowie? Potrzebuję was.
Teraz ich tu namierzę. I4 nordycki giermek, hopla. Oraz I3 nordycki ochroniarz. I z dwa sloty wolne może, bo bunduk tam chciał wrócić jeszcze ktoś. W poprzednim odcinku w ogóle zauważyliście, że nie było Marnida, ale już jest. Już jest Marnid z powrotem. Także teraz na pewno wygramy. Póki co idziemy sobie do sali lorda, musimy wypowiedzieć Vaegirom wojnę. Jest nasz kanclerz Nizar. Pragnę wysłać emisariusza. Jeżeli chodzi o Vaegirów, że wypowiadam mu wojnę. Tak jest. I również z Saranidami nam spadły te stosunki. Mamy z wojnę. Także o, Gimperium i Królestwo Vaegirów wchodzą w stan wojny. Jeżeli chodzi o ten sztandar, to po tym odcinku, jeżeli go już obejrzeliście, wejdźcie na Facebooka i na pewno będzie już tam ankieta, który sztandar sobie weźmiemy. I dobra, mamy 270, tutaj 290, ja mam 250 żołnierzy. Także lecimy sobie podbijać ten zamek Alburg. O, tu będą mi plądrować wioski, ale to trudno. Nic złego się nie stanie w związku z tym. O, Bunduk powrócił, także witaj ponownie w oddziale, bracie. Podjedziemy sobie do zamku. O, jeszcze nie dołączyli do nas obydwaj. Teraz do nas dołączą. Rozpocznij oblężenie, przygotuj drabiny, zrób to. Teraz to na luzie pójdzie, bo mam 3 razy więcej wojsk niż poprzednio. Oprócz tego pokażę wam tutaj. O, może tak zdejmę ten łuk i wezmę sobie miecz dwuręczny. Kupiłem sobie mieczyk jednoręczny, taki dosyć dobry. To jest półtora ręczny w sumie. Albo moment, skoro to jest półtora ręczny, to zostawię sobie łuk i tarczę. Mam też lepszy hełm, mi się udało odebrać, bo ten poprzedni miał 59 opancerzenia, a ten ma 61. Z tym, że ma taki. O. Firdyglaszki po bokach. Jej, zapomniałem, jak to tak ładnie nazwać. Także no cóż, ale ładnie nawet wygląda. Okej, poprowadź żołnierzy do szturmu w takim razie, lecimy. Z trzykrotną przewagą w żołnierzach nie ma szans, żeby tą bitwę przepieprzyć po prostu. O, jeszcze się wczytują wszyscy żołnierze. Okej. Zasłaniamy się tarczą i lecimy. Na początku nas tu troszeczkę wystrzelają, ale... ale jak tylko wbijemy na mury, to już będzie dobrze. Można popatrzeć, dosyć duża ta tarcza, więc strzałam raczej żadną nie dostanę, wchodzą tutaj pod górkę. Niektórzy moi żołnierze dostają, bo widać, przewracają się, szczególnie ci swadiańscy goście. Ale nordowie też niektórzy padają. O, wow, dostałem jednak. I to da dość sporo. W łeb musiało mnie trafić jakimś sposobem, dostałem w łeb. Jeszcze wyżej tą tarczę postawię w takim razie. Prują tam, prują, ale zaraz się do nich dobijemy, dobra. Ja tu stanę, poczekam, aż część moich ludzi tam pójdzie przodem. Dobra, już wbijają, wchodzę sobie na drabinkę z nimi. Podejrzewam, że te odgłosy mogą mnie teraz zagłuszać, chwileczkę. Przyciszę je jednak. Bo poprzednio nawet troszkę mnie zagłuszał. Dobra, i wchodzimy sobie po drabince. Już tam powoli pewnie zaczynają przebijać się do środka. Także idziemy i my. O, okej, jesteśmy w środku. Żeby teraz tylko nie zginąć, wow. Coś czuję, że mnie tu tak strzałami zbombardują, że padnę. Trzeba ostrożnie. Tam z góry strzela koleś. Nie sięgnę go w ten sposób, na pewno nie. Musiałbym go strzelić z łuku. O, no dobra, jak mnie tam tu po pleckach potraktują, to będzie niefajnie. Bo zginę na pewno wtedy. No nie, spasałem się tu pomóc jak mogę. O, wow, no to było niesamowite. Jak sobie do tego podchodziłem na sucho, no to ten. W sensie bez nagrywania to mi to szło dużo lepiej. Dobra, teraz niech się ta kamera ogarnie. To pokażemy tutaj sobie akcję. Co się dzieje. Jakoś tak niefortunnie akurat strzały we mnie leciały. Ładnie to można, w sumie fajnie tak sobie popatrzeć, jak z góry tam wbiję. Patrzę, tam przeciwnicy wychodzą. Jak nasi żołnierze tutaj przejmują ten zamek, nie? Dużo ładniej tak można to pokazać. O, wbijają tutaj pięknie ich tym młocą. Tam leci jakiś pojedynczy gość. Tamten się wycofywał, ale wpadł na naszych. To nieźle. Tam się młócą, to tam lecę kamerą. O, tutaj nasi dają radę.
dają radę, napierdzielają ich. I zobaczcie, dzięki temu, że mamy tego Jeremusa, praktycznie żadnych czerwonych napisów. Wszyscy nasi są ogłuszani. Ponieważ on ma tą umiejętność chirurgii na 10. O, tutaj jakiś zginął, tutaj znowu jakiś zginął, ale generalnie większość będzie ogłuszana. No i mucą się tu, czekamy aż się skończą żołnierze u przeciwnika, no cóż. Oho! Wasza zagłada nadchodzi. Wyrżnąć tych łuczników tutaj. Za dużo krwi nam napsuli. Tak ma być, wyrżnąć ich. Ale drą się. Pięknie w pysk dostał toporem. Tu jeszcze jeden jest. O, zaciukali go. Jeszcze jakiś. Tutaj stanął. I poleciał na dół. O! No do tego nie miał szans przeżyć. Sorry, bro. Jeszcze jeden gdzieś jest, ale... Ale go już zatłukli. Mamy zwycięstwo. Cieszą się żołnierze. Dobra. Ilu nas tu padło? Sporo. Z 16 z 40. Ale 40 do 202, no to jest tak czy siak, musicie przyznać, duża różnica. Ta przewaga liczebna. No plus te zdolności Artimenera, bo bardzo dużo... Żołnierzy zostało... Tfu, jakiego Artimenera, Jeremusa. Bo bardzo dużo żołnierzy zostało rannych. Dobra, pozwól zebrać łupy. Blach. Na razie nie będę nikomu dawał tego zamku, ponieważ najpierw umieszczę w nim troszkę garnizonu. Przełożę mianowanie władcy. Nie dokonuj grabieży, tylko kontynuuj. Zarządzaj garnizonem. I teraz robimy sobie tak, zobaczcie. Odkładam tych Nordów. Trzeba ten zamek w miarę tutaj przed kolejnym atakiem trzeba go okampić. Także lecę sobie tutaj. O, tutaj jakieś tam zarobki. Traktat pokojowy, coś tam. Tutaj bierzemy i zgarniamy sobie jakieś tam, wiecie, kuszników. O, z 70 miało być. Czego tutaj dużo mi wyszkolili? Tych Swadian mi tu wyszkolili dużo. Tych wartowników tu mam 70. O, to sobie to zgarniamy wszystko. Zawodzimy do tego zamku. I będą jako obstawa tutaj, no nie? Zarządzaj garnizonem. Odkładamy ich tutaj. O, hopla, oddajemy ich tu. I Mira w ogóle level dostała. Zaraz jej to ulepszymy. Zgarniamy sobie tych giermków z powrotem. Zgarniamy sobie... Gdzie są ochroniarze? Walecznych na pewno też i 5. Tu są ochroniarze, zgarniamy sobie ochroniarzy. I lecimy teraz podbijać łerczek. Mira jeszcze dostała level. Damy jej jeszcze w inteligencję do 27, żeby mogła mieć szkolenie na 10. Bo ma też książkę, która jej podwyższa o 1, tak? Dobra, i lecimy sobie teraz na łerczek. Ile tu jest żołnierzy? 307, także... Nawet gdyby ktoś próbował to zaatakować, to na spokojnie zdążymy przyjść. O, Wegirowie są teraz... troszeczkę słabo zorganizowani, ponieważ gdzieś tam na wojnach są. Dobra, przygotuj drabiny do ataku na mury. Tobarczek bardzo przyjemnie się podbija, muszę wam powiedzieć. O, dobra, zaplanuj szturm? Nie, no chyba nie ma nic ten. Do ataku po prostu wszyscy. Nie ma co tu się dużo bawić. Poprowadź żołnierzy do szturmu. Lecimy, żeby podbić to wszystko w tym odcinku. Będzie sieka! Napierdzielamy. To miasto jest bardzo przyjemne do podbijania i dosyć proste, muszę przyznać. Trzeba ostrożnie na tych łuczników, bo oni bolą, tak cholernie bolą. Poczekam, aż moi tam piersi wbiją. Ile jest w ogóle, jeżeli chodzi o pole walki, to mamy 100 do 79, no czyli ponad 170 żołnierzy na ekranie jednocześnie. Dobra, zasłaniamy się tą tarczą, co by nas tu nie trafili. Jakoś tak tu między moich ludków wejdę. I wbijamy tam, wbijamy. Już czymś dostałem, goddammit. Wbijać się, wbijać! No dalej, też chcę tam przejść. God damn it! Dawaj. O, Marni dostał! Czy ktoś tam?
To był bunduk. O, wow, teraz się tu nie wbije. No to nic. To mogę troszkę z łuku postrzelać, bo moi tamtą drabinę całkowicie zapchali. O, w łeb dostał! O, no wow, no nie przebije się tu, no sorry. Nie mam jak po prostu. Mogę tutaj strzelać i im pomagać. O, w łeb kogoś trafiłem. Tak swoją drogą, na razie jest Gimperator. Tak sobie pomyślałem, że kurde, jednak ta nazwa mi się tak podoba, że może pod tym jednym warunkiem się was nie posłucham. Zresztą ktoś mi tam pisał w komentarzach też, że żebym może aż tak często się widzów nie słuchał, tylko w takich mniej ważnych sprawach. Głównie dlatego, że ja w tej grze posiadam, no wiecie, jakieś doświadczenie i umiejętności. I takie ważne decyzje dla naszego państwa jednak powinienem podejmować ja, no z racji tego, że mam pojęcie o tej grze po prostu, a większość widzów niekoniecznie. Jak tu mamy na razie 52 do 18. Chociaż ogłoszonych nas jest też sporo. Ale zaraz się tam wbijemy, na spokojnie. Posiłki zaraz powinny przyjść. Chyba, że... O, już chyba nawet są. O, już są posiłki. Także dobra, ja tu wbijam. Lecę w tamtą stronę wytuć tych łuczników. Bo to nie ma co pozwolić, żeby znowu naszych masakrowali. Co? Sobie będziecie tutaj pozwalać. Nice. O, tutaj jeden jeszcze strzela. O, dostał jakąś strzałą. To od chyba Kergitów tego Tuluga, bo Tulug Kergitów szkoli. Dobra, i tu jest dosyć przyjemny moment, bo nasi się tłuką, a my sobie strzelamy tylko w główki. Jak dobrze pójdzie. No, teraz nie idzie tak dobrze. Dobra, to idziemy się siekać. Zdejmę tarczę. Czy założę ją na plecy? O Boże. Zdejmę tak. O, dobra. I można młócić tym mieczem naszym tutaj. Ustawić się, o, w ten sposób z boku. I napierdzielam. Ewentualnie można i w ten sposób. Mamy łuk przecież. Zresztą nie zawsze będzie działać. O, w łeb jakiś kolej dostał. Stawiamy się tu i młócimy, i młócimy, i młócimy, i młócimy, i młócimy. I młócimy, i tylko co chwilę, że ktoś zabity przez Gimperator, nie? I młócimy, i młócimy, i barszcz tryska. Bo ta krew tutaj beznadziejnie wygląda na Mountain Blade, ale młócimy. I młócimy, i młócimy. Młócka, 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 młócka. Goście się tu już raczej nie przebiją. Jak jest tarcza, jak jest mur z Nordów, to nie ma szans, żeby się tu przebili. I młócimy, i młócimy. I to chyba nie jest zbyt ciekawe do oglądania, chociaż nie wiem. Przybyli nowi wrogowie. O, ale go tam dźgnąłem z wyskoku. Może tam uda mi się jakoś na plecy im wbić, co? Nie pamiętam dokładnie układu tego miasta. Nie, chyba nie mogę. Mogę, o wow, zasłonę się tarczą. Chciałem tutaj troszkę się z nimi postrzelać, może żeby było ciekawiej. No, wystaw główkę. Pyk! Łeb dostał. O, żebym teraz ja nie dostał. Chyba dostanę nawet. Tam już 3 strzały tylko zostały. Także jak teraz nie trafię, no to będzie źle. No nie trafiłem. Szkoda, mam jeszcze za niskie umiejętności w tym łucznictwie. Dobra, wracamy tam na górę. Ale mam strzał w tej tarczy już. Dobrze, że nie w ciele. Żarcik, żarcik. Przybyli nowi wrogowie. Jeszcze młócka. Tu w tym łeczek jest z 250 chyba żołnierzy. Także troszkę to potrwa, zanim ich wymłócimy tutaj. Co powiecie, może żeby coś ciekawszego w tym miejscu puścić? Jakiś Two Steps from Hell? Piszcie, czy chcecie, żeby w czasie oblężeń leciała może jakaś fajniejsza muzyka niż ta Mountain Blade'owa, która na dodatek jest zagłuszana przez odgłosy walki. O, czy tu są gdzieś strzały? Może gdzieś są. Jedną strzałę podniosłem. Mam nadzieję, że ją dobrze wypalę w miarę. Dostał w łeb kość, ale nie zginął. No, gdzieś tu jeszcze strzała jest. O, tutaj mam strzałę jeszcze jedną. Sobie wystrzelimy. O, wow, spadłem. Świetnie. Bo grałem w oknie i mi kursor wyleciał poza grę. Chociaż to się teoretycznie nie powinno zdarzyć. Więc nie wiem, jak tam już 199 padło, także bitwa chyli się powoli ku końcowi. Dobra, ja tam wracam chyba do młócenia, bo to nie ma co tak latać w kółko. No i się tu wbijają cały czas. O ileś tam przepchnę, bo raczej mi się to nie widzi. Żebym miał się tam wepchnąć w jakiś sposób. Co? Nie, no nie dadzą mi tam przejść, nie dadzą. Mogę próbować się tam pchać. O, w slow motion jak to wygląda.
No to jogging slow motion. No nic, nie wbije, tam mogę się tylko patrzeć. 229, 5 wrogów, jeżeli posiłki nie przybędą więcej. Bo więcej gości już nie ma w tym zamku po prostu, w tym mieście, przepraszam. Także miasto Werczek jest nasze, zaraz usłyszymy okrzyk zwycięstwa. Yeah! Zag Imperium. Nasze straty, o, 30 kilku zginęło, a wrogów 230 kilku. Jak miło. Tych sobie zupgrade'ujemy. No, korsarzy nie będę zgarniał, no bo to bandyci, to morale spadają wtedy. O, Werczek jest nasze, pewnie ktoś tam powie. Bunduk, panie, zajęliśmy Werczek, poczekamy. Z przydzieleń, bo jakbym teraz komuś przydzielił, to też kolejna sprawa. Jakbym teraz komuś przydzielił, to by dostał i miasto, i wioseczki. A tak to mogę miasto oddzielnie i wioseczki oddzielnie poprzydzielać. I wskutek czego mam też więcej wasali mogę mieć naraz. Dobra, to sobie zajrzymy. Zgarnę tych najemników, żeby ich wrzucić do miasta. Chociaż mogą się też przydać do oblężenia ostatniego zamku. Zajrzę, czy kogoś na górze nie ma, może Miss Floris tu jest, nie ma nikogo. Jaka szkoda. Na pewno spotkam się z przewodniczącym cechu, to będzie mi potrzebne. Wiecie, co mi będzie potrzebne? Będzie mi potrzebny zakład tkacki i farbiarnia, tak. A później wam pokażę po co. Ona gdzieś za tydzień rozpocznie produkcję, tak, ta farbiarnia. Za około 7 dni, dobra. Teraz tak, do garnizonu odłożymy na razie tych gości. O, wszystkich sobie tutaj na razie odłożymy. O, siostry szpitalników aż 18. I lecimy do zamku, wiadomo, po garnizon jakiś do tego miasta. Przejdźmy Werczek, tutaj te wioseczki. Lecimy tutaj do zamku po garnizon, żeby obsadzić Werczek i podbijemy jeszcze ostatni zamek. Spróbujemy przynajmniej. Zarządzaj garnizonem, tak? Jeżeli chodzi o obronę w mieście. A swoją drogą, ktoś mi tam pisał, żebym wyszkolił swadiańską jazdę. Także mam 302 jeźdźców. Myślę, że to wystarczy zupełnie na takie bitwy przeciwko innym lordom. W sumie sam też na to wpadłem, ale skoro już był jakiś komentarz, to żeby nie było, że się was nie słucham, to go przytoczyłem. Łucznicy sami swadiańscy. Boże. Na szczęście mam teraz miasto, więc będę mógł już zmienić kulturę na nordycką i będą mi się nordowie szkolić. A ci swadianie nie są wcale najlepsi do ochrony. O, tu jeszcze ochroniarzy mam. Do ochrony miast i w ogóle. Dobra, miałem wysłać. No dobra, trudno, zrobimy to w ten sposób. Zostawimy najpierw tutaj. Teraz wam pokażę, jak to teraz mamy zrobić. Tutaj do garnizonu odstawiamy tych gości. O, w ten sposób, żeby tu była obrona. Zgarniamy sobie giermków i ochroniarzy na maksa. Lecimy do naszego zamku i prosimy Nizara, żeby wysłał emisariusza o pokój z Veigirami. Tutaj wioski nam plądrują, to mnie nie obchodzi. A te wioseczki i tak komuś tam później dam. Zaraz wam tutaj pokażę. O, i tutaj już przybyli nam lordowie jacyś z innych państw. Zobacz, jest wyjebany Belgaru. Możemy przyjąć jego przysięgę lub nie i wtedy nie będzie wyjebany. No cóż, jest tu jakiś wyjebany Tirida. O, wow, zabrali mu ekwipunek. Dobry golas. Wyjebany Bracha jest. O, wyjebany Brachol. Nieźle. I teraz tak, gadamy z Nizarem. Później ich poprzyjmuję. Pragnę wysłać emisariusza do Veigirów, że powinny zawiesić broń. Poleć tam sobie Bunduk. Pragnę wysłać też do Sarenidów. Niech poleci sobie Deshavi na przykład. I teraz zanim oni dotrą, ja zdążę podbić jeszcze jeden zamek. Jak go już podbiję, to będzie pokój. I tym sposobem ja dostaję miasto i dwa zamki właściwie za nic. Nie będą kontynuować tej wojny. Artimener dostał poziom, więc dajemy mu w inteligencję oczywiście, żeby mu później inżynierię dać na wyższy poziom. I co mu możemy jeszcze dać? No chyba nic na razie. To potrzymamy te punkciki. I okej, teraz lecimy na zamek Jerba. Tutaj troszkę potrwa ustawianie się, bo tutaj zbudowanie wieży trwa 48 godzin. Rozpocznij oblężenie zamku, zbuduj wieżę oblężniczą, 48 godzin trwa. No coś mi tam wioski będą plądrować, ale zamków nie będą mi oblegać, bo nie są w stanie się tak szybko zorganizować. Nie mają armii po prostu w pobliżu. I teraz czekamy, robi nam się wieża oblężnicza tutaj, no coś tam nam wioskę splądrowali. To mnie tam nie obchodzi, bo to nie moja wioska. Traktat pokojowy Veigirowie i Rodocy. I zanim wróci Bunduk z tym, że Veigirowie chcą zawrzeć ten pokój,
Ja powinienem zdążyć ten zamek przejąć. O, Bunduk jednak już powrócił. No dobra, trudno, to chyba tego zamku nie podbijemy, co? No to nic. To nic, tak czy siak mamy zamek Alburg i Werczek. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Pięć tylko? Pięć len mamy do nadania, czyli pięciu lordów więcej będzie. Możemy sobie już rozwiązać naszą kampanię wojenną. Chcę zakończyć kampanię, tak. O, właśnie w ten sposób. Teraz wam pokażę, po co mi się przydadzą te wszystkie jednostki, które tu mam w zamku Buluga. Otóż, ci lordowie teraz, to jest tak, że kiedy nadajemy komuś lenno, to wszyscy inni lordowie naszego kraju spadają nam z nimi stosunki. Żeby sobie je i na przykład w czasie wojny nie będą chcieli za nami podążać. Dzięki temu, że damy im wojska, bo rozdamy im część tych wojsk, które tu są, polepszą nam się z nimi stosunki i później nie będą też spadać, bo będą mieli nadane lenna. Zresztą zobaczcie, mamy wyjebanego Belgaru tutaj. Witaj panie, miło było usłyszeć o krzywdach, jakie doznałem z rąk... Można było usłyszeć o krzywdach, jakie doznałem z rąk tego okrutnika, którym jest wielki książę Jaroglek. A, będę zaszczycony, mogąc przyjąć twoją przysięgę. Oczywiście ich przyjmujemy. Wyjebany Tirida. O, Khan Sanjar, to Khergites. Mogę przyjąć. I wyjebany Brachol też tutaj mogę przyjąć. No i jakieś laski tam ze sobą przyprowadzili, nie? I teraz tak, Palantinus Nizar. Teraz mam miasto już, więc mogę nająć... Nie mogę nająć? O, wow, może to nie zależy od miasta, tylko muszę mieć trzy zamki. Tak czy siak, to jak podbiję jeszcze jeden zameczek, będę mógł nająć kanclerza. Wtedy będę mógł zmienić kulturę na nordycką na przykład. I teraz tak, pragnę nadać lenno. Ta wioseczka dostanie Belgaru, bo nie ma. Teraz widzicie, z nim mi wzrastają, zresztą mi spadają stosunki. Lenno, Jajek dostanie sobie wyjebany Bracha. Lenno, Odasan dostanie sobie Tulug i zameczek dostanie sobie Tirida. Teraz wszyscy już mają jakieś lenno i oni zaczną mi po prostu jeździć po mapie z wojskami. Teraz podbijając następne zamki będę mógł ich wszystkich zgarnąć. No i wiadomo, będzie ten. Będą większe armie do oblężeń i tak dalej, i do walk. I Gimperium zaczyna w tym momencie nabierać mocy, bo jestem w stanie armii około 1000-1200 ludzi ze sobą posiadać. I to już jest jakaś siła rzeczywiście. Chcę być władcą miejsca znanego jako Werczek, tak? I teraz wam pokażę jeszcze, zgarnę ze sobą część ludzi do tego Werczek. Będę się przenosił do tego Werczek, teraz tak. Na pewno tą swadiańską jazdę będę chciał zgarnąć. Albo tych Nordów najpierw tam przeniosę. Mamy już wszystko mniej więcej porozdzielane. Zrobię sobie save'a. Zobaczcie, lecimy sobie teraz do Werczeg. Rodzaj dobieg końca, coś tam. Kurde, no że też Bunduk tak się musiał się tak spieszyć. Desza już wróciła. Przymierze na 40 dni, oczywiście. Mam na tyle frontów walczą, że no cóż. Że im nie pasuje walka na wiele frontów i łatwo ich można na przymierze zgarnąć. Tych sobie tu odstawimy. Teraz tak, tu będzie nasza nowa stolica. Tylko zobaczcie, po co tą farbiarnię założyłem, żeby już się robiła. Ile tutaj jest na razie? Ile jeszcze? 3 dni. Zobaczcie, jeżeli chcę przenieść tu swój dwór, potrzebuję narzędzia i bele aksamitu. Jeździłem sobie po całej Kalradii, tak wiecie, poza nagrywaniem i nie mogłem nigdzie znaleźć aksamitu. Więc trzeba go po prostu sobie wyprodukować. No, prosta sprawa. Czego ja tu szukam? O, jakiś toporek jednoręczny, ale ten mój miecz jest mocniejszy od niego, tak czy siak. Co tu chciałbym zrobić? Garnizon chciałbym ogarnąć. A takie cioty typu swadiańskie łucznik, albo niech oni będą, bo jest ich dużo. O, dobra, przenosimy sobie tu resztę, a potem polecimy może narzędzia jeszcze znaleźć, żeby przenieść dwór do Werczek. Kontynuuj, bo ten zamek będę chciał komuś oddać, także chcę większość wojsk przenieść do Werczek. To jest miasto i to będzie nasza stolica, więc warto, żeby była dobrze obwarowana. Zarządzaj garnizonem. O, tych lekkich jeźdźców sobie tu damy. Zamek Buluga. O, lecimy do zamku sobie. Jeremus dostał poziomik. Zgarniamy resztę tych jeźdźców. Kogo tu jeszcze możemy przenieść? Rodackich kuszników na pewno będę chciał. Rodacki kusznik 80.
nordyckich ochroniarzy jeszcze troszeczkę jest. O, i dołerczek. I w międzyczasie ta farbiarnia mi zacznie funkcjonować i zaczną aksamit robić. O, w ten sposób sobie to transportujemy tutaj. Ilu tu już mam ludzi? 1000. No to jeszcze myślę z 300 przeniesiemy sobie. Żeby to było nie do podbicia. A w zamku Buluga jest 1100 dalej. Ha, bo tu się cały czas rekrutują. Garnizon. Wow, 230 tych strzelców swadiańskich, którzy są beznadziejni. Wow. Zgarniemy tutaj najlepsze jednostki. No ty nie jesteś najlepszą jednostką, sorry. Ci swadiańscy piechurzy nie są tacy tragiczni tak w ogóle. Dają radę, muszę przyznać, w takich oblężeniach nawet. C5 najemny zbrojny, coś tam. Coś tam to chyba to tyle, jeżeli chodzi o te najmocniejsze jednostki. Kogo tam mogłem, to zgarnąłem. Swadiański zabójca jeszcze, bo ich będziemy szkolić na konnych. Dobra. I teraz pojedziemy sobie do Werczek. A później pojedziemy gdzieś tam zakupić narzędzia. Aksamit już powinien być. Strata z podatków. Wow, jesteśmy 13 tysięcy na minusie. Chociaż co z tego, skoro dostajemy po 200 tysięcy z tego, z Praven, no nie? No nie? O, przenosimy ich tutaj sobie. W ten sposób, bardzo ładnie. A C5 swadiańskich rycerzy zostawię sobie jako taką obstawę moją. Więc tak, odwiedź do tej idź do tej farbiarni. Już powinna zacząć działać, tak? Teraz chcę, żebyś wszystko magazynował. Tak, jak będzie miał ten aksamit, to ja będę mógł sobie z niego skorzystać wtedy. No, zobaczymy, czy w tawernie kogoś nie ma, może jakiś borcha jest, którego miałem poprzednio zresztą nająć, ale za bardzo się skupiłem na tych sprawach państwowych. Teraz zresztą też. Zobaczymy, może będzie ktoś tam. Może jakiś Rolf z rodziny Rolfów. Nie ma nikogo. Dobra, odłożymy tych najemników do miasta. Zlewelujemy sobie Jeremusa. Tam Jeremusa, jak zwał, tak zwał. Tu mu damy level. Oj, może w szkolenie mu damy level. To jest taki przydatny NPC, no kurde. Opatrywanie ran 9, chirurgia 9, pierwsza pomoc 9. Jak mu zrobię jeszcze szkolenie na 9, no to będzie po prostu poezja. To jest tak, lecimy w poszukiwaniu narzędzi w takim razie. Mamy 40 dni pokoju, także między tym odcinkiem a następnym będę tu zbierał wojska, kampił się i w ogóle. Powiedzcie, że tu są narzędzia, żebym daleko nie musiał szukać. Boże, nie ma. Boże, nie ma. No to do Kuru jedziemy. Zobaczymy, czy tam tu są narzędzia. O, są narzędzia. Aksamitu oczywiście nie ma, bo jego nie ma właściwie teraz nigdzie w Kaladii, bo wszędzie są wojny. Dobra, kolejna sprawa. Jedziemy do zamku Buluga. Zgarniamy część wojsk i tym wyjebanym lordom, którzy są do nas tak średnio przychylnie nastawieni, musimy dać troszkę wojsk. Choćby tam jakichś shitowych swadiańskich łuczników. Nie chodzi o jakość tych żołnierzy, chodzi o ilość i o to, że poprawią nam się z nimi stosunki. Bunduk tak w ogóle dostał level. Jego robimy podwojownika sobie, więc... A może damy mu przywództwo, bo kiedyś zostanie lordem, kto wie. Nadaje się na lorda. Teraz tylko trzeba kogoś namierzyć. Oni tu będą jeździć, na przykład... Wyjebana Matelt ma dobre stosunki. Zobaczcie zresztą, ile tego przybyło. Postacie. Jest tu cała rodzinka wyjebanych. Tuluk, Tirida, Brachol. Boże, ten Tirida jak wygląda tragicznie. Będę musiał ekwipunek dać. Bracha, Belgaru. Walka, Pralka. Tutaj jakaś babka jest. Tejina, Malina. Matelt i Hindal. Nie mam rymu do niej dobrego. Oni teraz pewnie w zamkach siedzą i wojska zbierają, no cóż. O, tutaj jest jakiś typek. Belgaru, jakie on ma stosunki ze mną? Jeden. A chciałbym mieć, żeby miał z 20. Chcę dać trochę wojska. Damy mu tych swadiańskich flisaków chociażby. I może troszkę łuczników. Hop. No już mamy 23 na plusie. Dalej lecimy. Tutaj jest wyjebany Trida. On też kogoś sobie tam zbiera. Chcę dać ci trochę wojska. Damy mu tych wszystkich swadiańskich łuczników. Proszę bardzo, mamy już 15 na plusie. Już dużo lepsze stosunki mamy. Teraz chciałbym, żebyś mi jeszcze tego Brachola tam powiedział, gdzie on jest. Chcę ci o coś zapytać. Poszukuję pewnej osoby.
Ten jest mi oddany, ten jest serdeczny, ten tylko wie o mnie, jest o tobie wdzięczny. Brachol jeszcze nie jest. W pobliżu zamku Jairbe jest. Czyli jest tutaj. Bracha. Oni tam sobie oczywiście tych żołnierzy przerobią na tych swoich, bo każdy z nich zbiera taką armię, jaką miał w państwie, z którego pochodził. O, tu chyba z Brachą się minąłem. Tak, to jest Bracha. 36 żołnierzy tylko ma. Tak, panie. Chcę dać ci trochę wojska. Proszę bardzo, trzymaj. Opla, no i mamy 18 na plusie. Dobra. Także jeżeli będzie już jakakolwiek kampania wojenna, to oni będą ze mną bez problemu jeździć. Kolejna sprawa. Odwiedź swoją faktorię. Powinniśmy mieć już jakiś aksamit do zgarnięcia. Jeszcze nic nie ma. To z tydzień się będzie produkować. To sobie poczekamy. Zajrzymy tutaj. Najemnicy do obrony miasta jak najbardziej. Zgarniamy was sobie. Oni się tu chyba co dzień albo co dwa dni nawet pojawiają ci najemnicy. Nie jestem pewien. Zajrzę na górę, czy kogoś nie ma. Nie ma. Proszę bardzo, odkładam was do garnizonu. No i czekamy teraz w takim razie jeszcze, żeby w tym odcinku już sobie do Werczek przenieść stolicę. Czekamy, aż ten aksamit się dobie. Czyli na razie nie najgorzej to wygląda. Mamy Werczek, mamy zamek Alburg. Mamy już troszeczkę tych wasali, więc będzie można robić ataki. Jeszcze jednego będziemy mieć. O co chodzi? Jako pan Lenna możesz mianować kanclerza. O! Mogę już mianować kanclerza. Świetna sprawa. Pogadamy sobie z nim, jak już stolicę do Werczek przeniesiemy. Wam pokażę jeszcze, jakie on ma możliwość. Troszkę dłuższy odcinek będzie, ale mam nadzieję, że to nic nie szkodzi. Chociaż wiem, że nie każdemu chce się oglądać takie długie odcinki. Może jakieś te bitwy powycinam jeszcze, nie wiem. Deklaracja wojny, Swadianie i Nordowie. O, Lady Henryka też na mnie obraziła, bo do niej nie przyjechałem. Ale nie będę już do niej jeździć, bo Swadianie są strasznie rozpieprzeni. I wchodzenie z nimi w sojusz poprzez żenienie się z tą Lady, no... nie miałoby sensu. Bo jak się z nią żenimy, no to wchodzimy tak w sojusz. No, aż nie mogę przybić, sorry. Bym powiedział sorry, bro, ale to nie pasuje, bo to jest Lady. Czy już jest ten aksamit? Powiedz mi, człowieku. O, okej, moje przeprosiny, ale skraszowało mi gierkę. Tak czy siak, jesteśmy już w momencie teraz, w którym jest ten aksamit tutaj. Zgarnę go sobie, zresztą nawet dwa aksamity. Mam te narzędzia, także... przeniesiemy sobie tutaj dwór, zobaczcie, bo jest wymagany właśnie aksamit narzędzia. Wykorzystaj Werczek jako miejsce swojego dworu. Już jest. Idąc do zamku powinni tu już wszyscy być. O, są wyjebane walka pralka i inne. Książę Waldym Benkart, a co on tu robi? A, to jest tak zwany... to jest tak zwany pretendent do tronu. I możemy mu pomóc na przykład tam odzyskać. Nie wiem, Waldym to jest Usfadian? Możliwe, albo urodoków. Tak czy siak. Mamy teraz kanclerza, jest kanclerz Herfast. I zobaczcie, mamy wewnętrzną politykę. Mamy takie coś, co się nazywa... nie wiem, kto, co za debil to tak napisał. Ale mamy politykę, która się nazywa... całe królestwo opowiadać będzie o bogactwie twojego stołu przez kolejne miesiące. Coś tam i to chyba jest pomyłka i to nie ta linia dialogowa powinna tu być. Tak czy jak to jest kultura taka, że... domyślna na ziemiach podbitych, czyli jesteśmy łagodni. Ja natomiast chcę, żeby kultura była nordycka. Chyba, że chcecie może inaczej. Piszcie w komentarzach, albo ewentualnie głosujcie w ankiecie na Facebooku. On nam może opowiedzieć o jakimś lordzie, na przykład wyjebany Belgaru. Mówią, że wyjebany Belgaru jest rozpustną osobą. Wydaje się chętny do współpracy z twoją osobą. Można sobie zobaczyć Rodoków na przykład. O, jakiś tam typek. Jest wojowniczy, wywęszył rywalizację Bojar Laruken. Obok tego podkochuje się w Lady Genejawa. Jest lojalny przekonaniom Doży Grawefa. Można wysłać tutaj wiadomość i coś tam rozkazać. Można wysłać prezent do osoby czy do miejscowości, sprawdzić zawartość magazynów, no ale tutaj nic nie ma. Żegnaj. Tak czy jak najważniejsza jest ta możliwość zmiany kultury. Kolejna sprawa. Skoro już tu jesteśmy, zajrzę może do tawerny. Czy ktoś tu jest? Czy ktoś nowy się pojawił? Zrobimy sobie to, o czym mówię. Mamy już jakiś tutaj NPC-ów, nawet trzech. Teraz tak, mamy sobie Kleti, wieśniaczkę jakąś. Nie wtrącaj się, dziewko. Dobra, wybacz. Co na to, wychowałem się w zamku. Nie, nie będę czytał tych historii. Będę czytał historię Rolfa, tylko jak go znajdę. Katrin. Zgarnę ją. I Firentisa. Im będę dawał w charyzmę, będę im ulepszał perswazję i oni będą moimi... tak jak to wspominałem już wcześniej, emisariuszami. Będę ich wysyłał. W różnych celach. O, Bunduki Deja Vu mają poziomy. To zaraz im też przydzielę.
U ciebie, no nie wiem, inteligencję jej dawałem. Dam jej jeszcze do 21 w tą inteligencję. Ulepszymy orientację w terenie i spostrzegawczość, szkolenie i tropienie. No to na razie żadnego punkciku nie będę rozbijał. Ej, bunduk. Bunduk leci też pod wojownika. Teraz może w zręczność mu damy. I miecze dwuręczne oczywiście. Znaczy bronie dwuręczne ogólnie. No w ten sposób. Zarządzaj miastem. Tutaj sobie damy oczywiście, niech rekrutacja na 100 dni sobie opłacimy. Zarządzaj obrońcami to nie. Wybuduj baraki najpierw. I ważna sprawa, teraz ten zameczek damy komu? Chyba najlepiej będzie dać go Artimenerowi. Dlaczego? Ponieważ u niego jest ważna tylko ta inżynieria. Kiedy będę robił oblężenia, to i tak ten Artimener będzie ze mną, bo będę całą grupą latał, więc jego inżynieria będzie działać. Także jemu damy sobie... Chciałbym cię o coś zapytać, czy interesuje cię zamek Buluga. Proszę bardzo. Zamek dla ciebie. I mamy kolejnego lorda sobie, wyjebany Artimener będzie. Wyjebanego Mardida niestety nie, no bo cóż, głosowaliście, żeby został ze mną jako mój... jako mój najmocniejszy żołnierz. Okej, myślę, że będziemy kończyć. Przed następnym odcinkiem będę sobie jeszcze zbierał wojsko i myślę, że w następnym odcinku podbijemy sobie Rivejczek, ten zameczek. Może zrobimy jakąś wielką kampanię wojenną. Póki co się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.